Dzień dobry. Jesteśmy tu po to, żebym wam trochę opowiedziała o Żydach. Bo z Żydami to jest tak, że Żydzi to jest naród, który mieszka w Izraelu, w takim państwie, ale Żydzi to są też wyznawcy judaizmu, takiej religii, ale Żydzi to też są po prostu ludzie, którzy nie są ani mieszkańcami Izraela, ani wyznawcami judaizmu, tylko takimi po prostu sobie ludźmi mieszkającymi w Polsce, w Niemczech, w Ameryce, w każdym państwie na świecie. I oni mogą się nie różnić zupełnie. Ja na przykład jestem Żydówką i tak wyglądam, jak wyglądam. Mówię po polsku, mieszkam w Polsce, jestem też Polską, Polką, ale troszeczkę jednak się różnią, bo na przykład Żydzi używają w Izraelu języka hebrajskiego i też często czytają książki po hebrajsku. Hebrajski jest bardzo ciekawym językiem, bo się go czyta zupełnie inaczej niż alfabet łaciński. Czyli hebrajski jest takim alfabetem, który wygląda inaczej. No bo ten alfabet, którego my używamy na co dzień, to nie jest alfabet polski, tylko alfabet łaciński. Więc wszystkie książki, które macie teraz przed sobą, są w języku w alfabecie łacińskim po polsku. A ja wam pokażę alfabet hebrajski i książki po hebrajsku. Więc po pierwsze czytamy go z drugiej strony, na odwrót. Po drugie są zupełnie inne literki. Tu mam pierwszą literkę, ona się nazywa Alef, Bet, Gimel, Dalet, Hej, Waw, Zain, Het, Tet i idzie dalej. Tu mam książkę i ona jest napisana po hebrajsku, tak? I to są litery drukowane, a tak jakbyśmy chcieli ten tekst przepisać, zupełnie coś innego. Ja wiem, że to wygląda jak jakieś bardzo dziwne szlaczki, ale to wcale nie jest takie trudne. I tu dam wam przykład książki, która się nazywa Czerwony Kapturek. Znacie taką bajkę? Czerwony kapturek. No i co? Gdybym ja wam ją dała, to wy byście ją otworzyli z tej strony, tak jak się otwiera książkę. Ha, ale ciekawostka. Tu jest koniec, a początek jest tutaj. Jest ciekawe dla mózgu, jak to działa. Czyli tu mamy czerwonego kapturka, wszystko się zgadza. Pierwsza litera tu jest, ostatnia tu jest. Tu jest pierwsza strona, jak czerwony kapturek. Tutaj rozmawia z mamą i czytamy od tej strony. Po czym idziemy na koniec. Wszyscy wiemy, jak to się skończyło. W wersji po hebrajsku jest dokładnie ta sama opowieść, tylko na odwrót. To jest jedna różnica między językiem hebrajskim, językiem polskim, alfabetem hebrajskim, alfabetem łacińskim. Kolejną różnicą jest to, że Żydzi mają specjalny ubiór. Na przykład w Polsce przyjęło się, że odkrywamy głowę, tak? Że mężczyźni nie mają nakrytej głowy. Jak wchodzą do urzędu, albo jak jesteście w szkole, to prawdopodobnie pani nauczyciel, nauczycielka, proszą, byście ściągnęli kaptur, ściągnęli czapkę. A Żydzi właśnie zupełnie na odwrót. Żydzi i religijni, i niereligijni noszą jarmułkę, inaczej zwana kipą. I to jest taka zwykła czapeczka, którą można zrobić na drutach, można kupić w sklepie. Tu na przykład mogę wam pokazać, że są jarmułki. Tu mamy jak ananas, tu mamy w kształcie piłki. To są takie dziecięce jarmułki. Tu mam na przykład przyniesioną jarmułkę mojego męża. Jest bardzo duża, ale możemy spróbować. Beniaminie, czy mogę założyć na ciebie kipę? Kipa to jest po hebrajsku, jarmułka to jest po polsku, a mycka to jest określenie widisz. Widisz to jest taki język, w którym Żydzi polscy w Polsce mówili przed wojną. Dziś już Żydów jest bardzo mało i raczej używamy języka polskiego, chociaż jidysz jako język nadal jest używany w Izraelu, o którym wspominałam wcześniej, i przez niektórych Żydów na przykład w Ameryce, ale głównym językiem jest hebrajski. Więc tu wam pokazałam albo kipa po hebrajsku, albo mycka, tak? Podobna do niemieckiego, dynice, bo jidysz jest mieszanką niemieckiego i polskiego, albo kipa, jarmułka, mycka. Mamy coś takiego. Drugą rzeczą, więc jeżeli zobaczycie Żyda, który wchodzi do urzędu i ma coś takiego na głowie, nie czujcie, że on nie jest kulturalny, że to jest brak szacunku do instytucji, tylko po prostu on jest Żydem i w jego religii i w jego kulturze i w jego zwyczajach nakrycie głowy jest obowiązkiem, jest czymś praktykowanym na co dzień. I właśnie jarmułka oznacza w tej kulturze szacunek, czyli troszkę na odwrót. Mamy też tzitzit.
cicit. Mam tutaj takie malutkie cicit, wziąłem specjalnie, jakby mój syn miał ochotę założyć, chociaż on jest jeszcze mały i cicit nie nosi. To jest bardzo ciekawy materiał. I to są takie frędzle. Więc jak zobaczycie Żyda, który ma takie frędzle, to nie dlatego, że mu się pruje koszula, tylko dlatego, że założył materiał. Teraz w ogóle skąd pomysł, żeby założyć taki materiał? Czy to jest tak, że Żyd rano się obudził, pomyślał, o, ubiorę sobie coś takiego? Nie, to jest napisane w Torze. No dobra, od Tory może powinnam zacząć. Tora to jest tak zwany pięcioksiąg mojżeszowy. Jeżeli chodzicie na religię, bo może chodzicie, to może o tym słyszeliście. A może na przykład słyszeliście o stworzeniu Adama i Ewy, albo o Arce Noego. Pamiętacie, był Noe, była Arka, na tą Arkę weszły wszystkie zwierzęta, a potem padał straszny deszcz, była ulewa, zatopiło wszystko, Noe przetrwał. No właśnie, to się wszystko znajduje w książce pod tytułem Pięcioksiąg Mojżeszowy, albo w książce, która nazywa się Biblia, albo w książce, która nazywa się Tora, tak to się nazywa. I tam jest właśnie napisane, hej, i przywiążcie sobie do czterech rogów takie frędzle. No więc Żydzi drapią się w głowę, myślą sobie, no dobra, no to my tak zrobimy. I dlatego religijni Żydzi noszą takie frędzle. Tu wam mogę pokazać. Widać, jak to wygląda. I tak to wygląda przy spodniach. Tutaj też mam książkę, którą bardzo wszystkim polecam. Jak wygląda taki żydowski chłopiec? Czyli ma jarmułkę, o której mówiliśmy. Tu ma, to jest akurat tałes. Tałes to jest coś, co się zakłada do modlitwy, ale tu też są frędzelki. Skoro już jesteśmy przy modlitwie, to może jeszcze powiem kilka słów o tfilinie, bo to może dziwić, że tutaj mężczyzna ma, tu widać, i tu też widać takie pudełko na głowie. Co to może być? Może tam jest coś schowane, może klucze tu chowają, a może, wiecie, taka męska torebka. Nie. To też pochodzi z Tory. W Torze jest napisane i przywiążesz sobie do rąk i przyczepisz do głowy. I znów Żydzi myślą sobie, no dobra. I dlatego religijni Żydzi podczas porannej modlitwy zawiązują na ręce taki rzemień, to jest jedna część, i tu zawiązują, tu przyczepiają sobie pudełko, w którym jest w środku jest modlitwa, a drugą część na głowę. To się nazywa tfilin. Często też Żydzi mają pejsy. Pejsy to są kawałki włosów tu z boku brody, bo też jest napisane i nie ogolicie boków brody. I niektórzy mężczyźni mają bardzo długie pejsy, a inni ich w ogóle nie mają. Zależy jak interpretują te słowa. Więc niektórzy żydowscy mężczyźni religijni mają tutaj pejsy. No dobra, czyli wiemy jak wygląda Żyd. Religijny, dobra? Nie wszyscy Żydzi tak wyglądają. Ja mówię o Żydach jako o dużej grupie ludzi, tak jakbyśmy chcieli rozmawiać o Polakach, to też nie każdy Polak wygląda tak samo. Jeden jest biały, drugi jest ciemnoskóry, jeden jest niski, drugi jest wysoki. Tak samo jest z Żydami. No właśnie. Więc wiemy, jak ubiera się taki religijny Żyd. Wiemy, jak wygląda alfabet hebrajski. Tutaj pokażę jeszcze na wszelki wypadek. Wiemy, że Żydzi mówią po hebrajsku, niektórzy widysz, a niektórzy w języku państwa, w którym mieszkają. Okej, a teraz ta Tora. O co to chodzi? Wszystkie te przykazania i nakazy, zakazy i nakazy, o których mówię, czyli pejsy i modlitwa, tfilin, tałes, czyli te słowa, których użyłam, one pochodzą z Tory. I ta Tora, pięcioksiąg mojżeszowy, każdy ma w domu, jeżeli oczywiście ma ochotę ją czytać, ale w synagodze jest taki zwój na pergaminie i to się czyta w synagodze. I ciekawe, w tej Torze na przykład nie jest napisane, jaki jest strój dla kobiety. Kobiety nie zakładają cicit, nie zakładają jarmułki. Jest taki zwyczaj, że mężatki, kobiety, które wyszły za mąż, zakrywają głowę, ale to jest zwyczaj. Zresztą jarmułka też jest zwyczajem. Natomiast z Tory bezpośrednio nie pochodzi nic, co dotyczy ubrania kobiety. Więc tu kobiety mają swobodę. Rzeczywiście jest tak, że bardzo religijni Żydzi ubierają się skromnie. W ich oczach skromne oznacza zakryte ciało, zakryte nogi, zakryte ręce i właśnie u kobiet zakryta głowa. No bo jak mówię, więcej nie mogę powiedzieć, poza tym, że najczęściej kobiety ubierają spódnice.
żeby od razu było widać, że są kobietami, a mężczyźni spodnie. Ale są też kobiety, które ubierają spodnie, bo czemu nie? Spodnie też są kobiece. Okej, to teraz kolejna rzecz, która różni Żydów od nieżydów, a mianowicie święta. Większość z Was przyzwyczajona jest do tego, że w grudniu stawia się choinkę. Nawet jeżeli nie chodzicie na co dzień do kościoła, to pewnie ta choinka jest, a u Żydów jej nie ma. Religijni Żydzi nie stawiają choinki i nie obchodzą Wielkanocy, ale nie szkodzi. W ogóle to nie jest smutek, dlatego że w kalendarzu żydowskim jest co miesiąc jakieś święto. I na przykład w grudniu nie stawiamy choinki, ale zapalamy Hanukiję. Hanukija to jest taki ośmioramienny świecznik i codziennie zapalamy świeczkę i też dajemy sobie prezenty. I jemy bardzo tłuste potrawy smażone na oleju. Za to w kwietniu, gdy jest Wielkanoc, my obchodzimy Pesach. Takie święto w Polsce zwane Pascha. I przez 8 dni jemy jajka i warzywa i macę. Maca to jest taki płaski chlebek, możecie nawet w sklepie go znaleźć. Mamy też takie święto jak Sukot. I w Sukot spędzamy z kolei 8 dni w szałasie. Budujemy szałasy na pamiątkę tego, że Żydzi szli przez pustynię i nie mieli własnego domu. Pesach zresztą też jest na pamiątkę tego, że wyszli z Egiptu. Może znacie taki film Książę Egiptu. Jest właśnie o tym, że Żydzi mieszkali w Egipcie, po czym z tego Egiptu szybko uciekali, bo wreszcie faraon ich wypuścił. Nie mieli czasu czekać, aż wyrośnie chleb, dlatego jedzą macę na pamiątkę tego, że wtedy nie mieli czasu, by wyrósł chleb, bo nie było czasu, był tylko czas, żeby wyszły małe placuszki. No to dzisiaj przez kilka dni je się macę. Zresztą to też jest wszystko napisane w Torze. Jest święto Purim, które jest bardzo wesołym świętem, trochę tak jak Halloween. Nie, Żydzi religijni nie obchodzą Halloween, ale przebierają się w Purim i piją wtedy dorośli alkohol, a dzieci jedzą mnóstwo słodyczy, więc to jest super święto i wszyscy się przebierają. Jest jeszcze święto Rosh Hashana i to jest Nowy Rok Żydowski i on w ogóle nie wypada w grudniu, bo kalendarz żydowski i kalendarz gregoriański, czyli ten, którym się posługujemy na co dzień, też się różnią. Dlaczego i czym się różnią? Nie będę tu wchodzić w szczegóły. W każdym razie żydowski Nowy Rok zaczyna się we wrześniu i to jest Rosh Hashana. Rosh, czyli głowa, Hashana, czyli roku. I z okazji Nowego Roku na przykład jemy słodkie rzeczy, jabłka w miodzie, żeby cały rok był słodki. I kolejna rzecz. Jeżeli uważnie mnie słuchaliście, to wiecie na pewno, że nasz rok żydowski nie może być tym samym rokiem, co rok gregoriański. Dlaczego? Bo 2021 lat to umowna data od narodzin Jezusa. A skoro w judaizmie Jezus nie jest tak ważną postacią, to który mamy rok? A no właśnie. Żydzi liczą lata od początku świata. Co oczywiście wiemy, że świat jest dużo, dużo starszy niż 5781 lat, ale wtedy jest początek masowej cywilizacji. Jeżeli uczyliście się może na historii, kiedy tak naprawdę powstała cywilizacja, co to jest cywilizacja, to wiemy, że oczywiście pierwsza cywilizacja miała miejsce dużo wcześniej. Ale ten moment, w którym czas dla ludzi bardzo przyspieszył, to jest około 6 tysięcy według tradycji żydowskiej i to jest właśnie ten rok, który teraz obchodzimy. I na koniec równie ważna rzecz, w życiu codziennym, bo już wiemy, jak mniej więcej Żydzi wyglądają i jakie mają święta, i jaki mają rok i gdzie się modlą. Powtórzę, modlą się w synagodze, która jest zupełnie inna niż na przykład kościół, który możecie znać, ponieważ nie ma w niej obrazów, ale o synagodze może kiedy indziej. Chciałam jeszcze powiedzieć o tym, że Żydzi nie wszystko jedzą. I to się nazywa koszerność. Koszerność, czyli zasady żywieniowe i tego, co Żydzi mogą jeść i czego nie mogą jeść. I te zasady też są w Torze. I na przykład jest powiedziane, żeby nie mieszać mleka z mięsem, albo żeby nie jeść świni. I są wymienione różne zwierzęta, których Żydzi po prostu nie jedzą. To jest koszerność, koszerna kuchnia. Mają swoje zasady,
Tak jak może z Was, ktoś z Was ma jakąś dietę, może czegoś nie je, bo nie lubi, może zna czegoś uczulonym, tak Żydzi też mają swoją, nazwijmy to, dietę, która się nazywa koszernością. Ale nie szkodzi, nie martwcie się, mają Żydzi co jeść, jest mnóstwo dobrego żydowskiego jedzenia, czulent, wspomniana maca, są takie potrawy jak hummus, czy haroset, taka słodka breja, jest dobre wino izraelskie i warzywa i owoce z Izraela, pyszne daktyle izraelskie, pomarańcze też, oliwki. Więc mimo, że niektórych rzeczy Żydzi nie mogą jeść, a te, które jedzą, muszą być przygotowane w specjalny sposób, to i tak zawsze znajdą coś smacznego. Gdy mówimy o Żydach, szalenie ważne, żeby pamiętać, że Polska jeszcze za czasów naszych babć i prababć wyglądała troszeczkę inaczej. W Polsce mieszkało dużo Żydów. Mogliście iść ulicą i spotkalibyście żydowską rodzinę, moglibyście zobaczyć gdzieś synagogę, czyli właśnie dom modlitwy. Tych Żydów nie ma już tak dużo, ale są. I są żydowskie instytucje nadal, i są synagogi nadal. My się teraz znajdujemy w żydowskim przedszkolu i żłobku przy JCC, Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie. I w tym przedszkolu i żłobku są żydowskie dzieci. I tutaj też w tym JCC, któremu bardzo dziękujemy za gościnę, spotykały się żydowskie rodziny. To nie jest to, co było przed wojną, ale jest. I dzięki takim nagraniom, dzięki festiwalowi możecie się dowiedzieć czegoś o Żydach i może następnym razem, jak zobaczycie Żyda, poczujecie, że on nie jest kimś obcym, tylko jest kimś koło Was, może być nawet Waszym znajomym. I mam nadzieję, że to, czego się dzisiaj dowiedzieliście, troszeczkę Was przybliżyło do tych Żydów, którzy mieszkali w Polsce przed wojną, ale też do tych Żydów, którzy nadal w Polsce mieszkają.